Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszej serii To za historia. Tym razem po raz kolejny cofamy się do czasów antycznych, jednak tym razem nie będzie o militariach, tylko o czymś dużo bardziej przyjemnym dla oka, czyli o płci pięknej. A z nami przedstawicielki Hellas et Roma, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej. Jak macie na imię? Nazywam się Aurora Nona. A ja Fabia Atella. Dobrze, to powiedzcie mi w takim razie, dziewczyny, bo to mnie ciekawi, jaki był generalnie status kobiet w świecie antycznym, w Rzymie? Kobiety w Rzymie nie miały de facto takiej jakby realnej władzy, ponieważ to mężczyzna, niekoniecznie zawsze mąż, mógł być to również ojciec albo dziadek, to oni sprawowali władzę nad wszystkim tak naprawdę, to oni podejmowali wszystkie decyzje. Natomiast no nie jest to do końca prawdą, ponieważ kobiety na przykład zarządzały całym domostwem, były odpowiedzialne za różne istotne rzeczy w tej kwestii. Również mówi się, że kobiety nie miały w ogóle miejsca w polityce, nie było dla nich miejsca w polityce, ale to też nie jest do końca prawda, ponieważ one często wpływały na swoich mężów. Czyli no, można powiedzieć, że mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która tą głową kręci w jakiś tam sposób. Tak, coś w tym stylu. Ogólnie mężczyzna posiadał władzę nad dziećmi, nad żoną. Prawnie, tak, jeśli chodzi o prawo. Natomiast ta pozycja kobiet, ona ewoluowała. To nie było tak, że zawsze przez cały okres trwania Rzymu była taka sama. Po II wojnie punickiej z Kartaginą po prostu bardzo dużo Rzymian płci męskiej po prostu poumierało na tej wojnie. I zdarzało się, że w jednym rodzie po prostu tych mężczyzn brakło. I wtedy właśnie kobiety przejmowały tą władzę, nawet często nad majątkiem. Czyli mamy podobną sytuację do I wojny światowej, kiedy tak, mamy emancypację sytuacja. Kobiet po tym, jak mężczyzn po prostu brakuje, tak? Tak, tak. To jest naturalne. Jest wojna, ci mężczyźni idą na wojnę, oni umierają i te kobiety muszą przejmować pewne obowiązki. Tak było w Rzymie na przykład, zaczęły się bardziej często te majątki spadały na nich. Znaczy ona osobiście, kobieta osobiście nie mogła tym majątkiem zarządzać, ale mogła sobie od pewnego czasu wyznaczyć kogoś, kto tym majątkiem mógł zarządzać. Czyli na przykład mógł to być nawet niewolnik, który za nią, płci męskiej, który za nią zarządzał tym majątkiem. Ale to ona musiała go wyznaczyć prawnie i on musiał zostać zaakceptowany. No dobrze, a jak na przykład wyglądały kwestie małżeństw? Czy było tak, że tak jak na przykład często czy w średniowieczu, czy później wyznaczane było kto za kogo wychodzi w ramach polityki dynastycznej, czy kobieta mogła o tym decydować, czy kobieta mogła się rozwieść na przykład? To znaczy rozwody ogólnie tak, rozwody w Rzymie były. W pewnym momencie nawet bardzo popularne. Jeśli chodzi o wybór małżonka dla kobiety, no to jednak ojciec. To jednak chodziło o to, żeby ojciec jednej rodziny z tym ojcem drugiej rodziny gdzieś tam porozumieli się o małżeństwie syna i córki. To nie było tak, że kobieta mogła sobie wybierać, chociaż kiedy kobieta była już wdową, wtedy było łatwiej, ponieważ ona już była po tym pierwszym, czy tam drugim, no powiedzmy po pierwszym małżeństwie i nie było już to takie istotne. To małżeństwo nie było takie już, nawet same zaślubiny, one były o wiele bardziej skromniejsze. Nie było całej tej otoczki, która była przy tym pierwszym małżeństwie. Ogólnie bardzo od 12 tak naprawdę roku życia kobiety mogły już wychodzić za mąż. Wcześnie straszliwie. Bardzo wcześnie, tak. No dobrze, a w takim razie z punktu widzenia takiej typowej właśnie rekonstrukcji, bo mówimy, że rekonstruujemy pewne elementy historii, skąd dokładnie wiemy, jak wyglądały kobiety w starożytnym Rzymie? To był kawał czasu temu, tak? Dużo dalej niż średniowiecze. Chyba nie zachowały się żadne stroje z tamtego okresu. Czy skąd czerpiemy wiedzę na ten temat, powiedzcie? No to są ze źródeł pisanych czasami z różnych opisów, ale na przykład też tutaj mamy portret fajumski. Nagrobny portret fajumski, który dosyć tak ładnie pokazuje, na przykład pokazuje biżuterię, prawda? Mm-hmm. Pokazuje dokładnie biżuterię, upięcie włosów, czy też pokazywał ubrania, a na przykład również makijaż, co jest ciekawe, ponieważ kobiety w starożytnym Rzymie normalnie malowały się. Czy malowały się bardzo jakby inaczej niż dzisiaj? Nie, to były normalnie ogólnie malowały sobie usta, używały pudru, malowały sobie oczy, to były takie, no wiadomo, gdzieś tam zależało trochę od mody, jak to wyglądało. Natomiast ogólnie tak, używały kosmetyków. Co ciekawe, na przykład jednym z głównych, takim podstawową rzeczą do tworzenia kosmetyków lub perfum. A to męski portret. Tak, to męski portret. Upadek patriarchatu właśnie w Rzymie zaobserwowaliśmy. Tak, właśnie, kobiety tutaj rządzą. I ogólnie na przykład często do tworzenia perfum, to było bazą perfum, albo na przykład różnych kosmetyków była oliwa. Czy kobieta w Rzymie w ogóle miała szansę, nie mówię piąć się po szczeblach kariery, ale jakby też, tak? Czy pełnić w społeczeństwie inną funkcję niż funkcję, nie wiem, żony, matki, pani domu? Na przykład kapłanki Westy. Kapłanki, tak. A to były po prostu... Czyli sławne klasztor, Westalki, tak? Tak, złożony z samych kobiet praktycznie, więc mogła być taka tego typu kariera.
Co ciekawe, kobiety mogły zostać gladiatorkami. Znaczy, wokół tego pojęcia gladiatrix, czyli kobiet gladiatorek, jest bardzo dużo tajemnicy i to wszystko jest takie jeszcze dosyć niedopowiedziane. Natomiast najprawdopodobniej kobiety, nie tylko niewolnice, nie tylko jakiegoś tam kobietnickiego stanu, ale nawet córki senatorów, mogły zostać gladiatorkami, dlatego że chciały po prostu poczuć pewną sławę, chciały być tą adrenalinę, chciały występować na tej arenie. Nikt im nie kazał, nawet później zabroniono im. Czyli to nie były niewolnice, to były wolne kobiety. Nie, to były wolne kobiety, córki na przykład, powiedzmy, wysoko postawionych mężczyzn. A czy walczyły ze sobą? Były jakby kategoria kobiet? Czy raczej walczyły... To znaczy ogólnie mało na ten temat wiemy. Najprawdopodobniej kobiety walczyły, jeśli już to ze sobą, z dzikimi zwierzętami albo z karłami. Raczej co do walki mężczyzna-kobieta, no ciężko jest coś na ten temat powiedzieć. No inna sprawa, mogłyby też na przykład zostać aktorkami, czy zajmować się muzyką, natomiast takie aktorki i kobiety, które parały się muzyką, to było trochę... Bliższy im status był do prostytutek niż do zwykłej kobiety. No status aktora w ogóle nie miał wysokiej estymy, nie to co dzisiaj. Tak, tak samo jak status na przykład lekarza albo nauczyciela. To też były po prostu mocno pogardzane zawody. No status nauczyciela do dzisiaj jest niedoceniany, tak uważam. Natomiast lekarze tu się wiele zmieniło, a kiedyś często na przykład wyzwoleńcy byli tymi lekarzami. No dobrze, a czy w takim razie też zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tamtych czasach mieli równy dostęp do edukacji, tak? Czy była to zarezerwowana sprawa dla mężczyzn? To znaczy, nie było to zarezerwowane tylko dla mężczyzn, natomiast mężczyźni mogli się o wiele bardziej rozwijać w tej kwestii. Mhm. Na przykład były koedukacyjne podstawówki. To jest taka ciekawa rzecz, bo raczej myśli się, że ta edukacja była albo tylko mężczyźni, albo tylko kobiet. Natomiast były takie podstawówki dla tych biedniejszych dzieci, które po prostu siedziały się na takich stołeczkach, było bez ławeczek i były tam i dziewczynki, i chłopcy. To było od 7 do 12 roku życia. No na przykład jeśli te dziewczynki pochodziły z jakichś bardziej bogatszych rodzin, no to ich ojciec mógł im zapewnić edukację. To się nie zdarzało jakoś bardzo często. Ogólnie ta edukacja, jeśli chodzi o kobiety, no było ciężko, natomiast były jakieś tam możliwości do tego, żeby kobiety mogły zdobywać wiedzę i zdarzały się kobiety wykształcone. Natomiast to nie zawsze było... Właśnie dzikie zwierzęta. Tak, dzikie zwierzęta, no to wszystko zdaje. To było raczej, nie było jakieś bardzo częste, bo ci mężczyźni mieli więcej, mogli jakby łatwiej było im zdobyć tą wiedzę, bo bardziej mieli więcej możliwości ku temu. Jak to zwykle bywa, słuchajcie, temat życia codziennego w jakiejkolwiek epoce jest zasadniczo tematem nie do wyczerpania. Tak więc no, my mamy cichą nadzieję, że wrócimy do tego tematu jeszcze, bo się bardzo przyjemnie rozmawia. Moglibyśmy tu spędzić cały uroczy wieczór rozmawiając na ten temat, ale czas nam się kończy, więc niniejszym pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam, dziewczyny, i Stowarzyszeniu na rzecz popularyzacji kultury antycznej Hellas et Roma. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo. A my na pewno widzimy się już w kolejnym odcinku, słuchajcie, także do zobaczenia, cześć!